Witam serdecznie na kanale. Ja jestem Marakis, a to jest 30 odcinek z gry God of War Ragnarok New Game Plus. W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy ogarnianie questa Przeznaczenie. Zapraszam do oglądania. Lecimy do mistycznej furtki i pędzimy do Midgardu. Zaczekaj! Mam coś dla ciebie. Sindri! Idę! Pomyślałem, że chciałbyś to odzyskać, zanim wrócisz do rozbijania się w świecie. A, tylko nie przesadź z tą radością. Nie ma za co. Zebrałam, czego potrzebujemy, by znaleźć Nornę. Ruszamy? Ruszamy. Pani Nidhogg? Pani Nidhogg, gdzie się pani... Nidhogg? Chyba nasze czyny nie pozostaną bez konsekwencji. No raczej nie. Aczkolwiek zanim wystartujemy, zakładamy naszą starą tarczę. Tak. Z tą tarczą będziemy się dalej wozić. No i odpalamy furtkę. Atreusa na pewno nie ma już w Midgardzie? Byłam tam i nie znalazłam go. Jeśli Odyn go zaprosił, musiał zapewnić mu sposób. Nie, to nie jest jedyne wyjaśnienie. Powiedz, gdzie znajdziemy te Norny? Przy zamarzniętym jeziorze znalazłam ich nici. Zabrałam jedną, żeby użyć jej do czarów, ale może też nam pomóc je znaleźć. Tylko pamiętaj, one naprawdę nie chcą być znalezione. Dla odmiany tym razem czeka nas trudne zadanie. Powinniśmy pojechać saniami nad jezioro. Pędzimy do naszych wilków. Tęskniłem za lodowatym wiatrem i ciągłymi atakami łupieżców. Cóż, wierzą, że Kratos jest odpowiedzialny za Fimbulwinter, a jego śmierć go zatrzyma. Ciekawe, skąd wzięli podobny pomysł? Oczywiście ode mnie. Oczywiście. Jakby mogło być inaczej? Freya jest bardzo kreatywna. Bierzemy nasze wilki i będziemy jechać na zamarznięte jezioro. Cicho! Jest z nami. Już. Lepiej ty im to pokaż. Gdy wilki złapią trop Norn, musimy pozwolić im za nim podążać. Otworzę bramę. Przestańcie! Ich futro jest zmierzwione. Kiedy ostatnio je czesałeś? To są wilki. Zmierzwione futro prowadzi do chorób. Dbaj o nie, a one zadbają o ciebie. Bracie, o co dokładnie zamierzasz zapytać Normy? Jak mogę znaleźć syna? Wszystko. Nie sądzisz, że to okazja do wyjaśnienia kwestii przepowiedni? Zdobycia drugiej opinii na temat twojej domniemanej śmierci? Nie mówiłeś, że przepowiedziano ci śmierć. Kiedy razem z Atreusem dotarliśmy do Jotunheimu, znaleźliśmy ukryte malowidło. Giganci, sama Fej, przewidzieli naszą podróż dawno temu. Kogo spotkamy, z kim będziemy walczyć. Wszystko się zgadzało. Ale nadal żyjesz. Ta chwila ma dopiero nadejść. Rozumiem. Nie pomyślałabym, że boisz się śmierci. Nie w tym leży problem, prawda? Nie. Śmierć zabierze mnie, gdy na to zasłuży. Może to nie przyszłość cię martwi? Fej wysłała cię na wędrówkę i upewniła się, że na jej końcu zobaczysz to malowidło. A ty nadal nie jesteś pewien dlaczego. Nie chcę dłużej o tym rozmawiać. Skoro jesteśmy już na jeziorze, jak znajdziemy Nornę? Przyjrzyj się wilkom. Widzisz, jak ich głowy wskazują drogę? A Jezioro Dziewięciu ma czasy świetności za sobą. Łupieżcy naprawdę się tu rozgościli. Nie jestem pewien, czy tu byłem po naszej wielkiej bitwie z Sigrun. Ona też wspomina tę bitwę z szacunkiem. Wiesz o tym? Opowiedziała mi wszystko, gdy mnie znalazła. Sądziła, że możesz być sojusznikiem. Na długo przede mną. Królowa Walkirii. Sojuszniczka. Ja jestem królową Walkirii. O czym Sigrun uparcie mi przypominała.
Mogłem się domyślić, że to Sigrun pomogła ci dojść do siebie. Jest taka lojalna, mądra i sprytna. Nie trzeba bogini miłości, by widzieć, o co ci chodzi. No dokładnie. Ta nić losu, za którą podążamy. Czekaj, a co tam jest? Przekonajmy się. Lecimy wstępnie aktywować questa jednego. Opuszczony obóz. Dawno nikogo tu nie było. Co to takiego? Lista składników do przygotowania potrawy. Przepis? Kto mógł go tu zostawić? Rzućmy okiem na te składniki. Może przepis nas do nich doprowadzi. Poprzez światy. Pasują do tych z twojej książki kucharskiej? Może gdzieś w pobliżu uda nam się znaleźć jeden z tych składników? No i pierwszy składnik znajduje się dokładnie w tym miejscu. Wiedziałem, że znam skądś te inicjały. Ballada o Jarim i Somrze. Pierwsze słyszę. Stara opowieść, ale nadal dobra. Pozostawili po sobie ten znak, kiedy przemierzali tę krainę. Jeśli cię to ciekawi, możemy poszukać pozostałych. Tak, będziemy szukać, ale później. Pierwsza miejscówka do ogarnięcia znajduje się w tym miejscu, tak więc pędzimy. Mam tylko nadzieję, że norny są gdzieś pod dachem i że jest tam ciepło. Przyznaję, że nie brakowało mi Fimbul Winter w Midgardzie. O nie. Wkrótce się przekonam. Dobra, w pierwszej kolejności zajmujemy się tym gadem. Jego sobie zestunujemy i będziemy mogli troszeczkę na nim pojeździć. Ale oberwałeś! Wszystko gra? Dobra, jest nasz. O to właśnie chodziło. I teraz na spokojnie ponaparzamy sobie przeciwników. Nie? Oj, cóż tutaj się dzieje? Łajzy! No i pięknie wykoszeni. Drogę naprzód zagradza magiczna blokada. Coś w tym miejscu ją zasila. Zbieramy wszystkie panty. Mogę zasugerować złowieszczy zniszczony nagrobek? Oczywiście, że możesz. Zaraz go obejrzymy. Mamy wszystko zebrane. Ogarniamy nagrobek. Rękojeść miecza. Bracie, znam tę rękojeść. Zachowaj ostrożność. Sam wiesz, jak bardzo upiory lubią się z bronią. Jeśli to nie pomoże znaleźć Norn, może poczekać. Lecimy dalej. Tutaj jest czerwona skrzynia. Mogę spróbować jej rozproszyć. Opróżniamy ją. Freja niech trochę poczaruje. Opna! Mamy pudło. To nie to miejsce. Nic tu nie ma. Fałszywy trop. Niestety. Zobaczymy, co jeszcze zdołają znaleźć wilki. Typowe sztuczki Norn. Wiedzą, że ich szukamy. Ostrzegałam, że będą nam to utrudniać. A co rękojeść przeklętego króla ma z tym wspólnego? Zmyłka, przypadek. One pewnie powiedziałyby, że było nam przeznaczone ją znaleźć. Pytałeś o nić, za którą podążamy. Norny oznaczają nią drogę, gdy przebywają poza studnią. Norny żyją w studni? Nie, studnia Urd, ich dom.
to skomplikowana sprawa. Położenie się zmienia, wejścia istnieją tymczasowo. Mają tam nieograniczony wpływ i mogą nadawać kształt temu, co niematerialne. To jak trafić do własnego umysłu. Czy to znaczy, że zobaczę, co wam siedzi w głowach? Nie wiem, czy mi się to podoba. Mimirze, a ty widziałeś kiedyś Norny? Nie na żywo. Freja ma rację. Potrafią zniechęcić do odwiedzin. Odyn nieźle się natrudził, ale nie puścił pary z ust. Albo się poddał, albo wolał o wszystkim zapomnieć. Mamy drugą miejscówkę. Pędzimy. Zobaczmy. Czuję coś. Stamtąd. A niby co takiego? Kolejną iluzję. Nasila się przy tej ścianie. Oni coś ukrywają. No dobra, mamy skrzynię, mamy iluzję. Jedziemy. Opna. Pusto. Znowu pudło. Znowu pudło. Łapka. Dobra, chodź łajzo. Oj, 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 złe miejsce, złe miejsce. Dobra, jedziemy. Tego gada mamy wykończonego. Zaraz zajmiemy się smurfami. Ich sobie też ładnie powybijamy. To już wszyscy. Te poszukiwania elegancko. Nie będą bezpieczne. Będziemy szukać dalej. Wracamy do wilku? Za momencik wbijemy się jeszcze do góry i aktywujemy kolejną przysługę. Tylko wilki pozwolą nam znaleźć Norny. Przewróciliśmy sobie w ten sposób zdrowie i szał na maksa. Możemy się teraz wbić do góry. Co to jest? Nic nie czuję. Nie ma związku z Nornami. Co nie znaczy, że nic tam nie znajdziemy. To jakiś posterunek? Nie uwierzysz, Mimirze. To jest herb Fjoturlundu. Fjoturlundu? Przecież stamtąd pochodzi Sigrun. No dokładnie. Przekleństwo Sigrun. Wjechała nam taka przysługa, którą oczywiście później ogarniemy. W pierwszej kolejności zajmujemy się Nornami. Lecimy. Z powrotem do naszych sań i pędzimy do trzeciego miejsca. Miejsca właściwego. Wilki złapały kolejny trop. Obserwujcie ich pyski. Frejo, możesz nam powiedzieć, co się wydarzyło, gdy ostatnio szukałaś Norn? Szczerze mówiąc, szczegóły są niejasne. Po przebudzeniu ze snu. Zapamiętałam głównie, że nic nie odmieni przeznaczenia mojego syna. Więc tym bardziej chciałam spróbować. Bracie, a jak było z tobą? Spotkałeś panie losu swojej ojczyzny, tak? Legendy, które słyszałem o duchu Sparty, z pewnością były przesadzone. Przesadzone? O, nie ta część o rozlewie krwi i ślepej furii. Tylko ta, według której cofnąłeś się w czasie, żeby wygrać przegraną niegdyś bitwę. Trochę to naciągane, nie sądzisz? Plotka o tym, jakoby Thor przeniósł węża świata w przeszłość w trakcie Ragnaroku, to jedno. To wszystko prawda. Nici losu ciągną się przez całą wieczność. Panie losu nadużyły swej mocy,
Bracie, wilki chyba doprowadziły nas tutaj. Elegancko. Jedziemy. Mamy kaganek. Odpalamy go. Drugi kaganek jest w tym miejscu. Oczywiście nie ta strzała. Jedziemy. Sięgniesz, kolego, czy nie sięgniesz? Sięgniesz. Pięknie. No i drugi kaganek mamy odpalony. Wbijamy się do góry. Srebro i trzeci kaganek jest w tym miejscu. Mógłbyś przejść się przez ten lód? O, norny wyczarowują teraz lodowe ściany? Nie. Po prostu woda zamarzła. Elegancko schodzimy na dół. Opróżnimy skrzynię Norn i będziemy ładować się z powrotem do góry. Cóż skrzynia skrywa w sobie? Runy. O, dwa punkciki w górę. To cieszy, to cieszy. No i ładujemy się z powrotem do góry. Będziemy ogarnąć ścianę. Więcej twoich ziomków. Przecież ich nie zapraszałem. Elegancko. Freya niech sobie troszkę postrzela, ale może nie tymi strzałami. Nie wiem, jak Norny zmusiły tych łupieżców, by je chronili. Nie żeby mieli pojęcie, że to właśnie robią. Pędzimy dalej w górę. Freyo, dziękuję za twoją pomoc. Wiem, że to nie był twój priorytet. Im szybciej znajdziesz syna, tym szybciej będziesz mógł się skupić. Liczę tylko, że się uda. Ja również. Dziękuję. Wszystko fajnie, ale może zostawimy sentymenty na jakiś cieplejszy dzień. Jedziemy. I tutaj mamy tego dużego bydlaka. Jasnie, ogarnięty. Jeszcze ci drobni przeciwnicy, ich sobie też raz, dwa ogarniemy. No i pięknie, pięknie. O, prawie pięknie. Teraz pięknie. Teraz jest pięknie. Elegancko. Wybuchamy Draupniry, które leżą na grebie. Tutaj coś leżało, zdrowie. Mamy również czerwoną skrzynię, którą opróżniamy. I pędzimy dalej. Opna. To tutaj. A, jak zwykle, do trzech razy sztuka. Dotarliśmy do właściwego miejsca i będziemy kierować się w stronę Norn. Wy też słyszycie te upiorne szepty? Jakby swędzenie w umyśle. To znaczy, że jesteśmy w ich królestwie. Bądźcie ostrożni. Iluzje? Niewykluczone.
niczego nie zakładajcie. Kto wie, z jakich jeszcze stworzeń zrobiły nieświadomych strażników. No cudownie. Kratos, duch Sparty, zguba Olimpu. Niszczyciel losu, okrutnik, zwiastun wojny. Boska broń przebił stwórcą obrócona. Wiecznik pogoni za utopienie, na które nigdy nie zasłużył. Nie zmieni się. Elegancko, w miarę gładko poszło z tym koleżką, więc zbieramy fanty. Jesteśmy już w swoich umysłach? Wyglądał jak prawdziwy. Wszystko, co zobaczycie w umysłach, też będzie... Ogarniamy skrzynię. A mamy tutaj całe skrzynie dwie. Tak. Zdrowie na full. Zdaje się, że strzegł wyjścia. Więc nie będziemy się bawić z ceramiką. Lecimy dalej w drogę. W dodatku niezbyt przyjemne. Panie losu powinny wiedzieć, że mnie nie odstraszą. I pójdziemy tak, tutaj do góry. Aczkolwiek tu nic ciekawego nie ma, więc pędzimy tędy. No, halo. Szczeliny. Szczeliny, gdzie jesteście? Dobra, jest kolejna szczelina. Po kopytach, elegancko. Pięknie. Ogarnię ci. Nie zmieni się. Jedziemy dalej. Elegancko. Kolejna skrzynia do opróżnienia. Jedziemy. No i po tej stronie mamy jeszcze jedną skrzynię. Aczkolwiek w pierwszej kolejności. Nasza dobra znajoma wiedźma. Dobra, może ogarnijmy sobie te cholerne... Z mury? Niech zgadnę. Jestem gadatliwym bufonem i się nie zmienię, tak? A najmądrzejszy człowiek świata? Elegancko. Poskładani wszyscy przeciwnicy, więc pędzimy po srebro. Ze skrzyni i z sakiewki. No cóż, pobrzękuje jak prawdziwe srebro. No dokładnie, to nie iluzja. To prawdziwe srebro. Ładujemy się do góry. Choć jedna pociecha w tym wszystkim. Przynajmniej nie musimy się przedstawiać. To nie dzięki twojej reputacji. Widzą cały żywot każdego, kto się do nich zbliży.
Jedziemy. Jedziemy, przywitajmy się z Fantomem. Mroźnym, Fantom. Oczywiście. Norny mają Fantoma? No jasne, że Norny mają Fantoma. Ojojoj, błąd, ale całe szczęście mieliśmy klatki nieśmiertelności. Spróbuj trafić, kiedy świeci! Dobra, jedziemy. Nie. I zabieramy się za te nieszczęsne ołtarze, które buffują naszego Fantoma. Elegancko. Masz teraz szansę! Skorzystaj! Gdzie ta łajza jest? Tutaj? Oj. Błąd. Znowu błąd. Elegancko. Pięknie. I lecimy do kolejnego ołtarza. No i teraz pytanie, gdzie był ostatni ołtarz? Powal go, szybko! A nie, tutaj są tylko dwa. Pięknie. Pięknie. A myślałem, że będą trzy. W Alfheimie były trzy ołtarze. Dobrze, dobrze. Tutaj były tylko dwa, więc się cieszymy. Zbieramy fanty. Regenerujemy zdrowie kamieniami. O, jest kolejny kamień. Pięknie. I w tym miejscu zakończymy sobie nasz dzisiejszy odcinek, a w następnym odcinku będziemy dalej pędzić, żeby przywitać się z Nornami. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!